15 maja zespół placówek oświatowych w Łosieniu przeobraził się w Olimp, gdzie na boskiej uczcie spotkali się uczestnicy pierwszego powiatowego konkursu mitologicznego zatytułowanego Bogowie Starożytnej Grecji. Kilkunastu zawodników z gimnazjów z Piekoszowa, Zajączkowa, Nowin, Oblęgorka i Łosienia rywalizowało o tytuł mistrza mitologii. Konkurs składał się z trzech etapów. Pierwszym był test wiedzy przygotowany przez przedstawiciela Centrum Kultury w Piekoszowie. Następnie uczestnicy odpowiadali na bardzo szczegółowe pytania przed komisją i zgromadzoną publicznością. Ostatnia potyczka polegała na prezentacji kostiumów i postaci, w które wcielili się gimnazjaliści. Ja wyznaczam, że to robię dla nich dbałem, żeby jeśli to był większy udział
Specjalne wydanie dokonałem rzeczy niemożliwej. Wstąpiłem w pewnie na desy. Ja, święty, żeby ją sam tu wyciągnąć. Po obradach komisja wyłoniła najlepszych. Słuchajcie, no, jestem pod wrażeniem waszego przygotowania, waszej wiedzy, pasji, bo to trzeba też powiedzieć o pasji umowy na nauczycieli, którzy przygotowywali, bo trzeba po prostu pracę też kierunkować i zachęcić, ale jeśli nie ma, że tak powiem, zainteresowania tej pasji, o której mówiłam, dzisiaj mieliśmy wspaniałe przeżycie. Ja przynajmniej tak to odbieram. Wasza wiedza i ta atmosfera, która się tworzyła, no, mogę powiedzieć, że tak jak to młodzież wychowaliła, dosłownie pamięć pięknie przygotowała, sobie prowadzimy na swoje matki. Czuję się tą antyczną uczniem. Trzecie miejsce zajęła uczennica gimnazjum w Piekoszowie Zuzanna Snoch. Drugie miejsce wywalczył uczeń publicznego gimnazjum w Łosieniu Artur Wolski. Mistrzem mitologii został Sebastian Bębacz, również reprezentant gimnazjum w Łosieniu.